Niektóre nasze cele, marzenia realizują się z opóźnieniem. Wynika to z tego, że w danej chwili nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, aby zostały urzeczywistnione. Droga od punktu A do B nie zawsze biegnie w linii prostej. Czasami trzeba zahaczyć jeszcze o punkt C, D, E, a może nawet i F. Chodzi o to, że musimy się pewne rzeczy nauczyć. Musimy powiększyć możliwość przyjęcia nowych, dobrych okoliczności. Musimy być na to gotowi energetycznie. Podam kilka przykładów. Pierwszy, który pewnie często jest analizowany przez ludzi, to bogactwo, majątek. Jeżeli dzisiaj na naszym koncie bankowym zmaterializowałoby się kilkanaście milionów złotych, a dotychczas wiedzieliśmy takie finansowo normalne życie, przeciętne, to mielibyśmy problem. Nie wiedzielibyśmy, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak je ulokować, jak je zainwestować. Nie bez powodu osoby, które wygrywają na loterii, często po kilku latach są bankrutami albo mają jeszcze długi. Wynika to właśnie z tego, że nie obcowali nigdy z dużą gotówką i po prostu nie byli w stanie jej utrzymać. Podejmowali błędne decyzje po to, aby powrócić do stanu energetycznego, który był zapisany w ich ciałach, w ich matrycy. Kolejny przykład. Wymarzony partner. Co by było, gdyby dziś stanął w naszych drzwiach i chciał z nami być? Czyli osoba, która ma już świetnie przepracowaną miłość do siebie, która siebie kocha bardzo i żyje pięknym, cudownym życiem, a nasze życie może jeszcze nie być tak zbalansowane, jakbyśmy chcieli. Być może jeszcze nie kochamy siebie tak, jak kochać możemy. Czy wówczas taka osoba byłaby zadowolona z takiej relacji? Czy czułaby się dobrze z osobą, która jeszcze ma sporo być może do przepracowania? I to jest powód, dla którego na manifestację pewnych naszych pragnień musimy poczekać. Najpierw wszechświat zaprowadzi nas w inne miejsce, żebyśmy czegoś się nauczyli, powiększyli swoją zdolność przyjmowania, po to, abyśmy docelowo byli gotowi otrzymać to, czego pragniemy. I należy to traktować jako błogosławieństwo, jako właśnie etap w drodze do spełnienia naszych najpiękniejszych pragnień. Tak więc, jak coś na mnie idzie, to nie ma co w tym świecie rzeczywistym gdzieś tam forsować swojego planu. Lepiej się skupić na wnętrzu, uzdrowić wszystkie blokady, które mamy, po to, żebyśmy czuli się warci tego dobrobytu, dobrostanu, którego pragniemy.